Staszek Ciesiński. Cześć was. Dzień człowiek, dobry. Który o muzyce wie wszystko. Dzień dobry. Zaszokowałeś mnie informacją, że piszesz pracę doktorską. Już półtora roku. No to jest szansa, że nie skończysz, nie będę miał takiego poczucia, że ja nie napisałem takiej pracy. A my się z Bartkiem jeszcze znamy z czasów liceum. Znamy. Wiesz, kolportowałeś wiesz, nasze gazetki podziemne. No tak było, tak. W Czackim chyba. Jakim Czackim? Nie, to gdzie? Jakim Czackim? No proszę, nie, Patorem, uspokój się. Jakim Patorem? Ja jestem z normalnego liceum, z Karola Świerczewskiego. A w Świerczewskim mieliśmy bardzo obecnie, silną ekipę. Tam była bardzo silna. Wiem, myśmy wiem. Mieli bardzo dużo śmiechów. Odwiedzałem. Obecnie Cervantes. Okay. I posłowie prawicy, którzy i politycy prawicy, którzy skończyli to liceum, nie przyznają się chętnie do tego, że skończyli Świerczewskiego. Tylko piszą, że skończyli Cervantesa. No wiadomo. No tak, a to zabawne. To zabawne. Słuchaj, czyli co? Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli co, jesteśmy takim przerywnikiem lifestyle'owym? Nie, proszę cię, jaki przerywnik lifestyle'owy? Co, jako Kordena, poważną... powinniśmy pośpiewać teraz. Nie, błagam no, cię. No, proszę cię. Są granice, no, których ludzie... Ja chcę jeszcze poprowadzić ten program. Ale kiedyś. Tej Kędzior chcę, byście, tu nie, tej Kędzior byście mogli pośpiewać. Tak nie ma takiej możliwości. Ja na obozach harcerskich, jak śpiewałem, to ludzie mi desery oddawali. Dlatego, bo wszyscy to oglądali. Pamiętaj, że w momencie, jak Kaja na początku 2008 źle prowadziła Fryderyki, albo jak się sypie foremnie, jak tam odbierając nagrody, to wtedy wzrasta oglądalność. Właśnie wtedy ludzie chcą oglądać. Znaczy gwarantuję ci, że ludzie nie chcą oglądać mnie śpiewającego. To ci gwarantuję na 100%. Mam 100% przekonanie. Był sam, to nie wiem. Ale podsiadło, wiesz. No dobra. Słuchaj, bo z tobą się super rozmawia o stanie muzyki w ogóle. O tym, jak ludzie tej muzyki dzisiaj słuchają, czego słuchają. Więc chciałem się zapytać, bo oczywiście najważniejszym tematem muzycznym w tej chwili w Polsce jest Zenek. Co jest jasne. No powiedz tak, Zenek mi, i disco polo. Powiedz mi proszę, czy ty uważasz, że telewizja publiczna powinna promować disco polo? Czy patrzysz na disco polo jako na gatunek muzyczny taki sam jak, nie wiem, rock, blues, soul, czy co, jazz, czy cokolwiek wiesz innego? Wiesz co, powiem tak, no rzeczywiście ja troszkę tak spokojnie na to wszystko patrzę, natomiast no jedynym tym tematem, który powinien podlegać tej krytyce, to jest oczywiście właśnie finansowanie, tak, przez publiczne media, bo to finansowanie przez publiczne media jest oczywiście strategią wyborczą, polityczną wyłącznie. A nie uważasz, że telewizja za publiczne pieniądze silne powinna zjawisko. Promować muzykę, która jest najpopularniejsza w Polsce? I ja powiem jeszcze inaczej. Ja jestem w stanie zrozumieć, że jest to podpinanie się, natomiast ono jest kosztem całej reszty. Znaczy w telewizji publicznej, w mediach publicznych, w szczególności w telewizji, jest to kosztem całej reszty. No to w tym sensie jest to karygodne. Natomiast sama muzyka disco polo, no są oczywiście, naukowcy się też spierają. Dla mnie muzyka karczmiana i weselna jest muzyką ludową, natomiast według niektórych naukowców muzyka tradycyjna została zarżnięta w PRL-u, w związku z powyższym mieliśmy tak. okres przerwy i nie można tego nazywać kontynuacją. Okej, okay, natomiast tak czy siak jest to muzyka... Ale są ludzie, którzy uważają, że disco polo to jest kontynuacja muzyki ludowej? Są i jest coś w tym, że muzyka ludyczna i weselna jest muzyką ludową. No, ja na przykład, uwaga, skłaniam się ku temu. Chociaż, jak mówię, była ta przerwa i według niektórych naukowców tak nie jest, ale coś w tym jest, dlatego jestem kompletnie spokojny. Znaczy, dla mnie ta muzyka, tak jak bałkańska, klezmerska, K-pop, country w Stanach, to wszystko jest pewna specyfika, bliska ludu i nie ma kłopotu. A K-pop to jest też muzyka ludowa? Nie, ale jest uważana przez IFPI, czyli wiesz, światowe wytwórnie, które tworzą takie rankingi różne, jest uważana za podobnie specyfikę lokalną jak disco polo w Polsce. Disco w Polsce jest odnotowane w światowych rankingach. Wyobraź sobie, tak samo jak właśnie muzyka latynoska w Ameryce Południowej, czy country w Stanach, czy K-pop w Korei Południowej. Chociaż K-pop jest dużo bardziej międzynarodowy. No są jednak gwiazdy. I jest również bardzo mocny w Polsce. O czym się dowiedzieliśmy tak, ostatnio. O czym się dowiedzieliśmy ostatnio, jest również bardzo mocny. Mają grono bardzo fanów w Polsce również, bardzo gorąco. Nieprzejednane. To było, tak. Znaczy ja byłem po prostu, to co no, się działo, tak. Bo się mówiło o sytuacji w TVN-ie, ale to jak zareagowali tak. Polscy, jak, wiesz, jaki front utworzyli natychmiast wspólny, to było niesamowite. Dla mnie to była też potęga. Nie było to do końca zaskakujące, bo rzeczywiście jest to bardzo silne zjawisko. W wielu krajach europejskich, nawet w Stanach.
nawet Stanach. A dobrze, że powiedziałeś, że country to też jest oczywiście muzyka ludowa, no to jest... Wiesz co, no w tym sensie, że jest uważana za muzykę specyficzną dla danego kraju, bo to o to chodzi. Okay. Że to jodłowanie w Niemczech, wiesz, disco polo u nas, no gdzieś oczywiście to nie jest też, niektórzy mówią specjaliści i też mają sporo racji, że ona nie jest muzyką korzeni polską, no ze względu na to, że przyszła do nas z Niemczech i z Rosji. Po części z Włoch, tak. Więc generalnie ona nie jest tą muzyką korzeni polską, dlatego trudno nazwać ją ludową, ale ona jest ludową, bo jest weselną karczmianą. A czy gdzieś poza Polską taka muzyka jak disco polo się pojawia? Na przykład w Europie Środkowej Czesi mają swoje disco polo? Wiesz co, no wszystkie te takie gatunki na granicy z dancem można trochę tak gdzieś, wiesz, ta muzyka właśnie taka ze wsi, dance, no można powiedzieć nawet disco dance, ona istnieje, więc no disco polo jest tylko w Polsce, no, ale Italo disco było tylko we Włoszech. Italo disco, no, na tak, przykład. Masz rację. Natomiast ja pamiętam te czasy Modern Talking, bo to mniej więcej wtedy ta tak zwana muzyka chodnikowa się urodziła. Pamiętajmy też, że tworzona przez wielkich polskich twórców i wykonawców, bo przecież jeden z pierwszych, największych hitów Marek Kondrat śpiewał w historii polskiej muzyki chodnikowej, czyli Mydełko Fa. No nie było więc mnie tam, w Polsce wtedy wszystko rozumiem, mnie ominęło. Rozumiem, ale to wtedy było w czasach Modern Talking. No i wszyscy się zastanawiali, o Boże, jakie ohydne jest to Modern Talking. Natomiast oczywiście stygmatyzowanie odbiorców tego jest przeciwskuteczne i bezsensowne. No, natomiast nie jest to tak, że ta muzyka nagle znowu ma swój czas, bo według badań, które też współprowadziłem w 2006-2008 roku, ona była od tych lat 90. bez przerwy. Bardzo wielu naukowców myślało, że ona zaniknęła. Otóż ona była cały czas mocna. Trzecie, czwarte miejsce. Ona tylko w mediach została zamknięta. Ona cały czas była mocna, bo właśnie według tej mojej teorii, z którą się wielu naukowców nie zgadza, ona jest po prostu muzyką ludową, więc ona sobie tam gdzieś w tych, rozumiesz, różnych stodółkach działała. Ja postawię tezę, teraz powiedz mi, czy się z nią zgadzasz, czy nie. Ja mam takie wrażenie, że we współczesnej muzyce, mam na myśli muzykę, która teraz powstaje, wszystko mi jedno jest tak naprawdę rodzaj tej muzyki. Wszystko już jest powtórzeniem, już wszystko było i żeby posłuchać oryginalnych kawałków, trzeba się cofać do lat 60., 70. i 80. Wiesz, bardzo to jest bliskie mojemu sercu, co mówisz, bo ja uważam, że jest w ogóle pewien koniec piosenki jako taki. Znaczy dzisiaj największe hity, największe przeboje takie globalne powstają ze względu na klimat i motyw. Czyli jeżeli masz tylko motyw... Tak powiem, przepraszam, bo wiesz, że to jest NIK, Najwyższa Izba Kontroli. Tu się wszystko działo. Wiem. A wejście jest od tamtej strony, prawda? To główne. Wiem. No i ambasada Izraela widzę. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Otóż jest tak, że rzeczywiście... że buduje się teraz te hity nie na tekście i melodii, a jestem wielkim fanem dobrych kompozycji i super tekstów, tylko na motywie. Jest fajny motyw, dobrze powtarzany, fajnie zaaranżowany, mamy hit. No wiele osób mówi, że to wynika też tam powiedzmy z wielu powodów, dlaczego w taką stronę to idzie, ale między innymi jest to też związane z takimi bodźcami, które do nas docierają, które są w stanie się przebić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, no w tym sensie jest to przykre. Dla mnie w Polsce, drogi Bartku, muzyka polska, piosenka polska w pewnym sensie skończyła się w 97 roku koncertem Zielono mi pamięci Agnieszki Osieckiej w Opolu. Dla mnie. Okay. Oczywiście mamy mnóstwo genialnych młodych artystów i absolutnie należy to docenić, że w czasach disco polo i w czasach tych takich miałkich popowych przebojów dzięki nowym technologiom, cyfrze, internetowi, portalom społecznościowym, kiedy skraca się ten dystans między odbiorcą a wykonawcą, mamy fantastycznych artystów, którzy się przebijają z bardzo niszowymi, fajnymi rzeczami. I one mają i melodię, i tekst, i są jak najbardziej świetne. Tak jest też zresztą na całym świecie. Czyli trochę nam spada na łeb, na szyję poziom mainstreamu,
za to zjawiska niszowe stają się mocne i mogą przeżyć dzięki temu. I mamy szansę je usłyszeć. I koncertowo też się świetnie dzieje. Wiesz, to co mi, wiesz, to, znaczy muzyka na przykład, ja mam dwie listy takie podstawowe na Spotify'u, to jest jeden, to się nazywa Release Radar i to jest na podstawie tego, czego słucham. Oni mi mówią, że artyści, których lubię, wypuścili coś nowego. Tak. I tam jest połowa się nadaje do czegoś, połowa się do niczego. Tak, połowa się do niczego nie nadaje. Ale jest druga lista, to jest lista, już nie wiem jak się nazywa, ale ona jest, mówi, na podstawie tego, czego słuchasz, my ci opowiemy o nowych artystach, których nie znasz. O, ładnie. I tam są kawałki, ja po prostu jestem w szoku, wiesz, ten cały nowy blues, który się teraz pokazuje, wiesz, cały rap, który się nagle rokuje i właśnie bluesuje i wszystko. I tam są też polscy artyści, których ja nie znam i się dzięki tej liście ich poznaję. Tak, tak. I to jest niezwykłe, znaczy to są ludzie, zespoły, ludzie, wykonawcy, których bym nigdy w życiu nie miał szansy usłyszeć. No i to jest ta teraźniejszość muzyki. Tam jest oczywiście taki mały myk, że debiutanci nie do końca mogą się dostać na czołowe miejsce. Tam też trzeba mieć wejście w te streamingi. To nie jest tak do końca, że możesz się zgłosić jako zespół i będziesz tam właśnie brany pod uwagę, że tobie go zaproponują. Nie jest to tak do końca. Okay. Ale rzeczywiście ta taka demokratyzacja i wiesz, bliskość tej muzyki do człowieka jest niesamowita. No i algorytmy absolutnie rządzą. Ja 3-4 lata temu, jako że kompilowałem przez lata swoje płyty i byłem właśnie takim algorytmem żywym dla ludzi. No byłeś wręcz dla nas wyznacznikiem tego, czego należy słuchać. To już bardziej Kedryński, wiesz, z Niedźwieckim. Ale jak gdzieś tam sobie z boczku... Niedźwiecki jest jednak troszkę wcześniej. No. Oczywiście, ale jak gdzieś tam sobie z boczku też takie rzeczy robiłem. Otóż już nas zastąpiły algorytmy. Z jednym takim właśnie ciekawym wyjątkiem, mianowicie takim, że podobno w tych wszystkich firmach streamingowych nadal siedzą różni eksperci i dziergają te listy. Z tego co wiem, to nawet tysiące tych ekspertów, wyobraź sobie. Ale co, że klikają, że to jest fajne, a to nie jest fajne? Znaczy, tak? Naprawdę to przyporządkowują do różnych kategorii, no ale już później działają algorytmy. Ja na przykład 3-4 lata temu w ogóle nie korzystałem, nie bójmy się tego słowa, na Spotify'u czy tak dalej, nie korzystałem, te algorytmy mnie śmieszyły, tak? Jakby nie byłem... Nie trafiało to do mnie, ale może tak czułem, że może jestem za bardzo tutaj zawodowo związany. No nie jesteś przeciętnym odbiorcą muzyki. Może. Natomiast w tym roku zapytałem moich studentów, na co najbardziej czekają, jeżeli chodzi o muzykę na SWPS-ie, na uniwersytecie. Oni powiedzieli, że jeżeli chodzi o muzykę, najbardziej czekają na poniedziałki i piątki. Właśnie z tych powodów, dla których powiedziałeś, że wtedy się ukazują te listy. Tak, ja też na piątek czekam. I wiesz co? Ja sobie później zrobiłem to. I też czekam na poniedziałki i piątki, ponieważ bardzo ładnie, powiem ci, bardzo ładnie eksploruje to moje playlisty, wiesz, ten algorytm. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Obawiam się, że już, no, to jest nieodwracalna zmiana, nieodwracalna. Natomiast są pewne zagrożenia oczywiście. Czy ty uważasz, no właśnie, o te zagrożenia chciałem cię zapytać dokładnie. Czy ty uważasz, że technologia, a przede wszystkim sztuczna inteligencja, która też do muzyki oczywiście wchodzi teraz, spowoduje, że po pierwsze za chwilę będziemy mieli hity globalne tworzone wyłącznie przez maszynę i nie będzie w ogóle żadnego udziału człowieka, łącznie z głosem, który będzie tworzony. A po drugie, czy ty nie masz czasami takiego, nie czujesz rozczarowania, że wykonawca, którego piosenkę lubisz, zaczyna śpiewać na żywo i się nagle okazuje, że no to jednak było tak mocno podkręcone wszystko, że na żywo ta piosenka brzmi 10 razy gorzej. No więc w tej drugiej sprawie się o tyle nie niepokoję, że wciąż największym rynkiem dla muzyków są koncerty. Rzeczywiście rynek koncertowy, tras koncertowych w przypadku tych wielkich wykonawców, jak i bardzo małych i niszowych, ma się naprawdę świetnie i najlepiej. Poprzez te streamingi wielkość rynku muzycznego w tej chwili rośnie już 2 razy w ciągu roku i za 3-4 lata dopędzi ten 99 szczytowy rok, kiedy wszystko zaczęło spadać. A w ogóle się podwoi za 8 lat według Goldman Sachsa, więc ten rynek muzyczny taki, powiedziałbym, wytwórniany, publishingowy też wraca. Natomiast koncertowy jest absolutnie najmocniejszy, dlatego w przypadku drugim nie, to jest pewna weryfikacja jakości. Właśnie bardzo dobrze. Nawet ta biedna Madonna, tak, która już mogła sobie odpuścić to śpiewanie na żywo. Dobrze, ale to jest tylko wypadek. Madonnę. Ale to jest tylko wypadek przy pracy, po prostu. Natomiast w przypadku pierwszym nie. Ja Madonna myślę, że ma tak... miejsce w historii. Mama. Myślę, że nie będzie tak, że to wszystko będzie powstawało automatycznie. Powiem więcej. My jako społeczeństwo europejskie oraz społeczeństwo amerykańskie, bo są takie dwa silne ośrodki, Unia Europejska, Parlament Europejski i Kongres w Stanach. W tych dwóch miejscach możemy dać odpór jako obywatele,
odpór właśnie temu, żeby tak się stało, jak powiedziałeś, i żeby generalnie już narodowi twórcy, czy w ogóle autorzy przestali istnieć. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby temu dać odpór i żeby po prostu z tych reklam, które wokół tych treści są, po prostu płacić tantiemy. Jeżeli będziemy płacić tantiemy w sieci, to się utrzyma ten rynek kreatywny. Jeżeli nie będziemy płacić tamtym sieci, ten rynek padnie i rzeczywiście same komputery będą nam serwować twórczość. Czyli rozumiem, że domyślam się, z tego co powiedziałeś, że jesteś zwolennikiem tak zwanej Akta 2, czyli końca akta wolności dwa zdaniem, w internecie. Akta 2 zdaniem kilkuset działaczy w Polsce, w ogóle nie ma tej nazwy nigdzie w Europie. Nie ma, czyli to tam jest dyrektywę o prawach autorskich w sieci, ona została przegłosowana, ona już we Francji na przykład weszła w życie. My mamy jeszcze jakiś rok z małym hakiem, tak, rok i miesiąc na wprowadzenie. Tak. Znaczy ona będzie, tak, ta dyrektywa będzie, ona oczywiście dotyczy też wydawców prasowych i w ogóle wydawców dziennikarzy. W ogóle wszystkich treści, w tym również wszystkich muzyki. Treści, w tym również muzyki, bo przecież też filmu, fotografii, tak, memów zresztą, czyli autorzy tych memów, którzy będą fajni, twórczy, amatorzy nawet, jeżeli się zapiszą do ZAX-u czy tam do innych organizacji filmowych czy właśnie fotograficznych, to będą pobierali tantiemy. To też amatorzy, to warto podkreślić. Nie tylko dla tych takich... Czyli ty nie widzisz tutaj zagrożenia na przykład dla wolności tworzenia muzyki w tej dyrektywie? Nie, wręcz odwrotnie, uważam, że bez niej absolutnie nie poradzimy sobie jako państwa narodowe, jako twórcy narodowi i tylko właśnie nadzieja, to zresztą najlepszy przykład właśnie te protesty podgrzewane przez Google, czy akurat mniej Facebook, ale powiedzmy przez te duże platformy, że żadne państwo by sobie nie poradziło z tym. Też lobbingowo, ponieważ wszystkie rządy mają bardzo silny kontakt z tymi koncernami w tej chwili, z wielu powodów. Więc tylko i wyłącznie Europa jako całość, no i jakaś tam jest nadzieja, że Stany Zjednoczone, tak? Jakby z tych dwóch stron. No ale to się dzieje. Muszę powiedzieć, że to jest proces dziejowy. 100 lat temu też tak było, czyli jak tworzyły się, wiesz, wytwórnie fonograficzne, fonografy, później radio, telewizja, to również była, te koncerny medialne również nie bardzo chciały płacić za cokolwiek. I dopiero presja społeczeństw, twórców społeczeństw, rządów, później parlamentów, no coś dawała. Także to jest pewien proces, rewolucja po prostu. Tym razem ta taka, no, technologiczna. Zobacz, mieliśmy parę lat temu, pamiętam, jak artyści bardzo narzekali na serwisy typu Spotify i uważali, że te serwisy ich zabijają. Pamiętam, jak jeden z bardzo znany muzyk, już nie chcę nazwiska wymieniać, bo się obaj z nim przyjaźnimy, ale wrzucał do sieci, na Facebook informacje o tym, że właśnie dostał ze Spotify'a przelew tam na 8 zł, a mówimy o bardzo znanej osobie w polskiej muzyce. Tak. No i że to takie śmierć, no właśnie, no wiesz, ale i teraz mam jest za 8 zł żyć. No ale coś w tym jest, Bartek, a właśnie o tym dokładnie rozmawiamy. Jeżeli chodzi o streamy, ja dlatego wymieniam Amerykanów, bo dyrektywa o prawie autorskim w sieci czy w platformach jest w Europie. Natomiast w Stanach powstała, wiesz, ta ustawa w zeszłym roku, która proporcjonalnie dzieli streamy. Streamy, pamiętajmy, że dotyczą i muzyków, i filmy, i różnych. Bo chodziło o to, że duże wytwórnie, które mają premiery, były faworyzowane. Czyli jak duże wytwórnie dawały ci teledysk albo film, dostawały gro tych pieniędzy, natomiast autorzy nigdy nie wyjdą na ulicę, ani nie są, wiesz, no nie są nikim ważnym dla, no. Tak, tak. No więc nawet, ty wiesz doskonale, mieszkając tak długo w Stanach, że nawet rząd, który nie lubi regulować, tak, nie ma tam Ministerstwa Kultury, nie ma w ogóle takich rzeczy, nawet Amerykanie, słuchaj, podzielili proporcjonalnie te wpływy ze streamu, wiesz, to przyjdzie z kolei do Europy. Miejmy nadzieję właśnie po Ameryce niedługo, natomiast Amerykanie miejmy nadzieję, że wezmą przykład z tego prawa autorskiego właśnie w sieci, czyli z YouTube'a, z Facebooka, z Twittera, wiesz, z tych wszystkich serwisów. Miejmy nadzieję, bo rzeczywiście tak jest, że zarabia się mało, w zależności od tego, jeżeli jesteś globalnym artystą, zarabiasz bardzo dobrze. Tak. I tak samo na YouTubie i na Spotify'u. Natomiast troszkę jest jednak... Ja mam wrażenie, że w ogóle przesadzamy i to też nie dotyczy tylko muzyków, tylko wszystkich twórców, którzy uważają, że wejdę na YouTube'a i nagle, wiesz, 1 000 000 złotych po prostu bez problemu zarobię. Ja pamiętam, jak Sokół kiedyś bardzo mówił, że dużo prosto zarabia, wiesz, czyli ten hip-hop, a teraz mówi, słuchaj, to są dla nas 2 koncerty. Miesięczne wpływy z YouTube'a są 2 koncerty, rozumiesz? Jakby jest coś na rzeczy, że to wymaga, no, jeszcze popracowania. Co się właśnie dzieje? Słuchaj, dziękuję ci bardzo. To, powiedz Artku. Mi, rzuć mi
jedno nazwisko, albo nazwę zespołu, albo nazwisko kogoś, kogo nie znamy, a ty teraz go słuchasz i uważasz, że to jest super i powinniśmy poznać. Wiesz co, nie, znamy, mam nadzieję, że ty znasz, natomiast nie wiem, czy państwo znają, Corey Henry. Mhm. No, ale wiesz, no ale to nie jest powszechne. Nie, w Polsce nie jest. To jest za 5.12, no to jest ktoś, kto jest za 5.12, o to ci chodziło, nie? To jest takie za 5.12, Corey Henry. To bardzo polecam, tak. Dużo jest go na Spotify'u, także... Dzięki raz jeszcze. Dzięki bardzo miło. Dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dzięki za zaproszenie. Tak miło nie o polityce pogadać, tylko o czymś pięknym. No bardzo się cieszę. Ja, co tu dużo mówić, no też żyję w tym świecie, także... Dobrze o tym nie porozmawiać, ale nie unikajmy tych tematów Też. Dzięki wielkie, Staszku. Wielkie Staszek Szczyński był z nami. Dziękuję.